Witam was bardzo serdecznie, z tej strony Hejtas. Zapraszam was dzisiaj do filmu z Poppy Playtime. Mob Entertainment wypuścili nowy film, który na pewno nas zaciekawi i jest to rozpoczęcie do ARG. Mam nadzieję, że może też zapowiedzi chapteru 4 Poppy Playtime. Najpierw obejrzymy sobie ten film, a później przestudiujemy, co tam się dzieje, jakie sekrety nas tam czekają oraz co tam naprawdę się dzieje w tym filmie. Playtime code security log 0125. Entry to front lobby breached by unknown intruder. Muzyczka z Poppy Playtime zapowiada się. Always start simple. A mystery about a toy factory. Ej, kto to mówi? Sawyer? Chyba Sawyer to jest. Co przygotowałeś dla nas, doktorze? Its main lobby provided a warm welcome for all, but these days it is an old, forgotten thing. It didn't take our lone intruder long before the first voice of the factory rose over the silence. Oh. My warning. It's not too late to turn around. Czekaj, czy coś tu będzie innego. I just hope that you're certain whatever you're doing is worth it. They ignored the warning, of course. Stealing a Playtime Co. grab pack, once used by staff and invented by the elusive company founder, Elliot Ludwig. Z grubsza przepowiada to, co żeśmy robili. The next creation our guest encountered was none other than Playtime mascot Huggy Wuggy. He loomed over the foyer with a wide, vacant smile. Weaker people would have left at that point, and yet this intruder progressed down, taking pieces of the distant past in their descent. It's a pretty great feeling too. And this is where the fun began. Our intruder stirred one of the factory's security measures, and he performed exactly as he was designed. Yes, he Huggy. Zaraz nas zje. Our intruder scrambled through ventilation ducts with Huggy not far behind. The ventilation in this place has always been a maze. No, tu tłumaczy to, co robiliśmy. This intruder made it through at all. Eventually, they made their way into an open warehouse, narrowly avoiding a collapsing catwalk that sent our dear Huggy plummeting to the depths below. No i spadł. They lingered on the catwalks for quite some time. Ostatnia kaseta. To będzie na pewno ważne. To będzie bardzo ważne, mi się wydaje. Ale on ma taki fajny, spokojny ton. At the end of a long hall, there was a room, and inside that room, there was a glass case. Inside that glass case, a doll. Poppy. Yes, Jana. Aha. And we shall see what comes of it, won't we? No, to będzie bardzo ciekawe. A więc obejrzeliśmy i dokładnie teraz dowiemy się, co to ogólnie znaczyło. Otóż na początku, co się dzieje, to dostajemy wiadomość z datą 2005. Data oczywiście jest to, bo to jest 10 lat po tym, jak zdarzyło się The Hour of Joy, czyli to już będzie 2005, ale dokładnej daty nie znamy. Narrator czy też jakiś translator mówi nam o dzienniku zabezpieczeń Playtime Co. 0125. Playtime Co. Security Log 0125. Którym informuje nam, że naruszony został główny hall, że drzwi zostały wyłamane i kradł się intruz. No i wtedy Sawyer, który możliwe, że żyje, bo informuje nas o tym, że my się wtargnęliśmy, więc możliwe, że Sawyer właśnie przeżył The Hour of Joy i informuje nas, że robimy coś głupiego, no i opowiada naszą jakby historię chaptera pierwszego. Co jest dziwne, dlaczego opowiada? To znaczy, że w
wszystko widział, to znaczy, że on wszystko wie i czy to na pewno jest Sawyer i może to by właśnie była poszlaka, że Sawyer to jest Ollie. Bo na przykład skąd Sawyer mógłby wiedzieć wszystko po części, co robiliśmy, każdy nasz krok, jakby nas monitorował, wiedział, co żeśmy robili i wiedział, że dotarliśmy do Poppy. A wiemy, że to właśnie Ollie w Chapterze 3 widzi nas, otwiera nam drzwi i mówi nam, co mamy zrobić. To samo robi teraz tak naprawdę Sawyer, mówiąc nam, co robiliśmy i co żeśmy zrobili, ale też nie wiemy, czy to jest do końca Sawyer, bo jak pamiętamy w ostatniej kasecie w chapterze 3 prototyp miał głos Sawyera na samym końcu i udało mu się mówić jego głosem, chociaż teraz nie wiemy, bo jak pamiętamy, nie wiemy też, czy długo może na przykład prototyp mówić czyimś głosem i czy będą jakieś tam, wiecie, defekty i różne inne takie przeciążenia, że będzie, że to nie jest faktycznie człowiek, lub też po prostu to jest Sawyer, który przeżył po prostu, bo wiedział wszystko, co się stanie. Ale dodatkowo mogę powiedzieć, że w filmie pojawił się easter egg, gdzie widziałem różne kody i zobaczymy, co to są za kody i co tam była w ogóle za wiadomość, bo to bardzo szybko się działo i może nie każdy zauważył. Na pierwszym screenie mamy tutaj if, czyli nie wiadomo, co to jest. A, tu mamy następnie, jak sami możecie zauważyć. Na kolejnym screenie mamy literę R. If I R. Na następnym screenie mamy G. Co to może oznaczać? Na następnym screenie mamy kolejny napis, tym razem dłuższy. Let the game begin, czyli rozpocznijmy grę i my chyba mi się wydaje, że to jest właśnie nawiązanie do ARG, które się następnie rozpocznie. Dalej mamy zdjęcie Poppy, dziwne zdjęcia właśnie niej oraz mamy kilka kodów, jak widzimy tutaj na załączonym ekranie. Mamy tych kodów, mamy 5 kodów. I generalnie nie wiadomo, o co chodzi z tymi kodami. Pewnie będziemy musieli rozszyfrować te kody, żebyśmy dowiedzieli się. I generalnie w tej chwili nic nie wiemy, co się dzieje w fabryce i co to są za kody. Ale mam nadzieję, że w końcu to jakoś rozwiklemy i dowiemy się czegoś ważniejszego. Ja byłem Hejtas, jeżeli wam się spodobał film i chcielibyście więcej filmów na temat właśnie Poppy Playtime, zostaw łapkę w górę, subskrypcję, komentarz. Ja się z wami żegnam, do następnych odcinków, cześć!